Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, odcinku, na który od dłuższego czasu się szykowałem. I to nie jest tak, że szykowałem się na grę The Cipher od wydawnictwa Fox Games, ale obiecałem sobie jakiś czas temu, że kiedy będzie kolejny długi weekend, to ja jakąś taką prostszą, kalamburową, skrablową, nie wiem, literkową, jakąś inną grę, bo ja wam po prostu pokażę, bo wtedy tak wszyscy szukamy takich prostszych gier, przy których będą mogły usiąść osoby również, które niekoniecznie ogarnięte są bardzo mocno w grach planszowych. I mój wybór padł na grę literkową pod tytułem The Cipher. Pierwsze zaskoczenie, kiedy otworzyłem grę, to ta gra wcale taka prosta się nie okazała i musiałem troszkę się pogłówkować, co, jak tutaj wszystko dopasować, żeby ogarnąć same zasady. Mimo, że jak się później okazało, jak już zacznie się grać, to gra jest prosta. Ale jest to gra, gdzie będziemy musieli układać słowa. Dokładnie, jeśli będziemy grali w 4 osoby, to gra potrwa 4 rundy. W trakcie tych 4 rund każdy z graczy będzie musiał ułożyć sobie słowo, a reszta graczy będzie zgadywać. Bez względu na to, kto układa słowa, kto zgaduje, każda strona może zdobywać punkty. Kiedy wszyscy gracze już będą mieli okazję ułożyć swoje słowo, podliczamy wszystkie punkty i ten, kto tych punktów ma najwięcej, wygrywa grę. W opisie bardzo proste, ale czy jest to prosta gra? Herbatka w dłoń i sami zobaczcie, co to jest The Cipher. Do gry wprowadza Was instrukcja, która składa się łącznie z 4 stron i można powiedzieć, że to jest to łatwo, proste i czytelne, ale trzeba, tak jak już powiedziałem, się wczytać, żeby niczego nie ominąć. To teraz w skrócie. Na początku gry każdy z graczy otrzymuje od takie 3 znaczniki punktowe i tyle. Przygotowanie gracza jest bardzo szybkie. Ale potem musicie przygotować całe pudełko, a całe pudełko jest, jak widzicie, elementem grającym, czyli układamy sobie elementy literkowe, elementy, z których będziemy układać poszczególne literki, no i taką zasłonkę. Ten właśnie piękny przygotowany panel dostaje pierwsza osoba, która jest słowotwórcą, a każdy z graczy takim słowotwórcą będzie. Na koniec dostajecie sobie takie coś, co za chwilkę sobie włożycie i będziecie układać swój wyraz. Więc z literek, które macie tu rozłożone, układacie słowo, które znane jest tylko osobie, która je układa. Niech to będzie na przykład troll. Następnie bierzecie tę rzecz, robicie o właśnie w ten sposób, przekładacie o właśnie tak i bardzo proszę, zostało ono ułożone. Teraz zjeżdżacie ze swoim słowem o właśnie tak. Dzięki temu widzicie je jeszcze bardziej. Tylko wy. Tylko, że odwrotnie. Jak widzicie, każde z tych literek składa się z poszczególnych fragmentów. I teraz te fragmenty, na przykład macie 2 takie elementy O, które musicie wrzucić. Tutaj mamy takie na przykład L. Tutaj mamy jeszcze literkę R, która ma na przykład takie coś i na przykład takie coś. I literkę T, która ma takie coś i takie coś. Wszystkie elementy, z których możecie ułożyć to słowo, musicie wrzucić O właśnie tutaj. Potem robicie takie coś, sorry za odgłosy, ale ja po prostu jestem dużym dzieckiem i przykrywacie. Rozkładacie karty bonusów o takie tutaj, 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 tutaj. I tyle. Panel kontrolny słowotwórcy został przygotowany. To teraz przechodzimy do tych, którzy będą musieli te słówko odgadnąć. Więc w swojej turze osoba, która ułożyła to słówko, czyli słowotwórca, wybiera jeden z tych elementów. Na przykład wybiorę sobie od po prostu taki element i ten element muszę teraz przekazać osobie, która jako pierwsza będzie starała się to odgadnąć. Wcześniej osoba, która układała słowo, mówi, z ilu liter składa się to słowo. W tym przypadku mamy 1, 2, 3, 4 litery, więc będziemy wykorzystali tylko te 4 pola. I teraz ja jako zgadujący kładę na przykład, nie wiem, tutaj i pytam osoby, która układała to hasło, czy tutaj znajduje się ten symbol. Jeśli usłyszę, że nie, tutaj symbol się nie znajduje, muszę ten symbol tutaj zakryć i pamiętajcie, że to jest już punkt dla osoby, która hasełko ułożyła. I teraz osoba, która niefortunnie dopasowała tutaj, musi znowu przejechać na przykład tutaj i zapytać, czy ten symbol tutaj się znajduje. Teraz, jak widzicie, ten element znajduje się na miejscu, w którym jest literka, na którą patrzy osoba, która to słówko układała. Więc teraz mówię tak i teraz, no właśnie, co teraz? No i teraz zaczyna się właśnie kombinowanie. Oczywiście wątpię, żeby po pierwszej turze ktoś już wiedział, jaka konkretna to jest litera, ponieważ zobaczcie, ile takie U do ilu rzeczy może pasować. Do B, do P, do R, do S, do Si, do U, do J. Tak, więc w tym momencie wachlarz opcji jest duży. Więc w tym momencie, no i jeszcze nie możemy zgadnąć tego hasła, chyba że ktoś jest super, mega, fantastycznie inteligentny i umie czytać w myślach, ale jeśli nie potrafi zgadnąć tego hasła, no to w ten sam sposób przejdzie to na kolejną osobę i tak będzie
będziemy dokładali poszczególne elementy na planszę, aż tych elementów będzie mi na tyle dużo, że zaczniemy konstruować z nich litery. Ale, kiedy do jednego z graczy dojdzie właśnie takie coś, gdzie już są literki poukładane, już wiecie co, gdzie się znajduje i ktoś nagle powie, że to jest hasło troll, to w tym momencie osoba, która to układała, może powiedzieć, że tak, oczywiście masz rację, dostajesz punkty, za chwilkę o punktach powiem, ale jeśli komuś by się nie udało i na przykład podałby błędne hasło, to w tym momencie musi oddać ten taki punkcik, który dostał na samym początku i ten punkcik znowu wędruje do osoby, która układała hasło. Tak właśnie nabija sobie punkty układające hasła. To teraz ogarnijmy sobie, jak będziemy otrzymywali punkty w tej grze, które zapisujemy w specjalnym bloczku, do którego dorzucili nam na bogato nawet ołówek. Super! Ale za co punktujemy? Otóż osoba, która układała hasło, dostanie punkty za wszystkie nasze pomyłki, czyli tych osób, które hasło starały się odgadnąć. Czyli tutaj, gdzie dopasowaliśmy źle poszczególne fragmenty, to te punkty idą do gracza, który układał to hasło. Również wszyscy gracze, którzy źle odgadli hasło, punkty, które oddawali, mają takie 3 próby, po 3 próbach są eliminowani z danej rundy, oddawali te punkty również są punktami osoby, która to hasło układała. Osoba, która odgadła hasło, dostaje 5 punktów, ale tutaj mamy również punkty bonusowe. Kiedy w puli zostaną 3 ostatnie elementy, to jeśli jakiś gracz poprosi o jeden z tych ostatnich elementów, musi oddać 2 dodatkowe punkty tutaj. Jeśli tak się stanie, że ktoś zgadnie hasło przed tym, kiedy oddamy te dodatkowe punkty, no to zgarniam jako odgadujący hasło ten punkt i wszystkie bonusy. Na zakończenie każdej recenzji plus minus warto powiedzieć o plusach i minusach, więc zaczynamy sobie od plusów. Plusem pierwszym, który w tym momencie organoleptycznie możemy zaobserwować, to to, przynajmniej taki jest mój poziom estetyki, że ta gra jest naprawdę pięknie wydana. Jest piękna, ładna, kolorowa, uśmiecha się do nas z każdego praktycznie rogu i jak patrzymy sobie na pudełko, myślimy, o, ktoś ładnie wydał grę, więc super, gra kupiła nas wyglądem. Odpakowujemy sobie to wszystko, sprawdzamy sobie instrukcję, która, no, mogła w mojej opinii być troszkę inaczej napisana, ale jednak jesteśmy dość szybko w tę rozgrywkę wrzuceni, no i właśnie zaczynamy sobie grać w grę, która jest zagadką. No właśnie, każda partia będzie inna, ponieważ w zależności od pomysłowości graczy będziemy otrzymywali, wiecie, inne słowa, inne zagadki, takie logiczne, więc jeśli lubicie właśnie takie odszyfrowywanie, wiecie, nazwa na pudełku, to tutaj rzeczywiście będziecie mieli taką okazję. Dodatkowo jest to gra, która jest dobra do zagrania w każdym gronie, pod tym względem, że jeśli na przykład będziemy chcieli komuś nowemu pokazać grę, czyli osobie niezwiązanej z planszówkami, wydaje mi się, że Decipher może się do czegoś takiego nadawać. Jeśli będziemy chcieli pograć w młodszym, w starszym gronie, to bardzo proszę, też możemy sobie w tę grę zagrać. Jeśli na przykład, nie wiem, jakieś super, mega, mózgożerne, nie wiem, gracze będą chcieli sobie pograć w coś lżejszego, proszę. Jeśli grają tylko w swoje mózgożerne tytuły, to ten tytuł ich na pewno nie zainteresuje, też żeby nie było, ale jest to taka fajna, ciekawa, prosta familijka dla każdego od po prostu do pogrania i w tym segmencie spełnia się naprawdę dobrze. Ale no właśnie, w tym wszystkim jest jeden minus, ale wydaje mi się, że dość poważny. Otóż, ta gra potrafi się niezwykle, niesamowicie ciągnąć. Ja wiem, że zawsze wybieramy sobie jeden element, dajemy to konkretnej osobie, ta konkretna osoba stara się przypakować, przypasować i już wie, gdzie jakiś tam fragment będzie się znajdował. Ale zanim ta osoba, wiecie, ogarnie, poukłada tutaj co, jakie to mogą być literki, wyczerpie wszystkie możliwości, żeby ktoś inny nie zgarnął punktów, to po prostu potrafi się niesamowicie ciągnąć i to, że napisane jest 30 minut, to czasami wydaje mi się, że dla jednego gracza. Jeśli będziemy grali jeszcze w jakimś takim pełnym składzie czteroosobowym, to rozgrywka może potrwać dosyć długo, dlatego wybitnie zalecam Wam tutaj uruchomienie czegoś takiego, co się nazywa klepsydra. Naprawdę potrafi przyspieszyć samą rozgrywkę i spowodować, że osoby, które potrzebują nieco więcej czasu do namysłu, będą myślały w czasie, kiedy inni gracze również będą wykonywali ruchy. Dzięki temu jest to łatwiejsze, szybsze, no może się troszkę bardziej spinamy w tej grze, więc dzięki temu może traci taki element familijności, ale co tam, nikt nie powiedział, że gry planszowe to sport dla ludzi o słabych nerwach. To tyle, jeśli chodzi o mój komentarz dotyczący gry Decipher. Jeśli ktoś by chciał rzeczywiście pokombinować, jeśli ktoś chciałby nieco więcej pomyśleć nad takimi rzeczami, to wydaje mi się, że taka gra słowna Decipher może trafić w jego gust. Ale to jak zwykle, ostateczna decyzja zależy od Was. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się. Hej!